tam przed wami za to, co ja w życiu czynił, dalej będę, bo wy będziecie patrzeć na mnie i gdybym ja skaleczył wasze, no załóżmy, że dobre myśli o tym, co taki Żak robi, no to bym się w piekle poniewierał. Ale wy też. Bo ja też o was będę chciał dobrze myśleć. Odpowiadacie za to, co wspólnie tutaj się dzieje. Panie Tomaszu, a komu służy kultura? I dlaczego akurat właśnie... To jak z koniem! Temu, który ją ujeździ. A dziś komu służy? No tym, którzy ją ujeździli. Tam jest taki jeden rozdziałik pod tytułem Opisywanie potwora. Tak się nazywa dosłownie. Opisywanie potwora. I oczywiście chodzi o Gramsciego. I o zwycięski marsz marksistów na instytucje. No więc im służy kultura. Oni ją wzięli. Oni ją mają. A my jesteśmy w takim lokalu. Tylko, wiecie, w dziejach świata, odkąd tylko da się je w jakikolwiek sposób odtworzyć, z jakichś skorupek, to właśnie katakumby zawsze wygrywały. My jesteśmy w dobrym miejscu. To oni mają przekichane w tych swoich pałacach ze szkła i betonu, nie? Ludzie szukają rezerwatów, nawet najbardziej ucywilizowanych w świecie. No więc my jako rezerwat jesteśmy niezwykle atrakcyjni. Problem polega na tym, żeby nie robić w rezerwacie zbyt wielu sztucznych ułatwień. Minimalnie, a nawet w ogóle, bo każde sztuczne ułatwienie zbliża nas do świata, który jest poza rezerwatem. W związku z powyższym, jak sobie ułatwiamy życie i idziemy na kompromisy z modernizmem, jakbyśmy tego nie rozumieli, no to przestajemy być atrakcyjni. Jakby wszystkie chłopy były jednakowe, to i pani nie mogła wybrać. Ja też bym nie wybrał kobitki. Każda z nas jest jakoś tam, więc my jako środowisko wierzące w Boga, no właśnie tak tradycyjnie patrzę w twarz Ojca Świętego Piusa X, wierzące w Polskę, tak jak kochał ją ta buzia obok, prawda, Cyprian Kamil. No i moglibyśmy takie twarze jeszcze może tu jakieś inne odnaleźć. O, góry są. Tak. No więc my musimy się trzymać tego czegoś, co przyciąga. Tego czegoś, co jeżeli jest niezmienne, to daje szansę na to, że wcześniej czy później do nas przyjdą, do tego rezerwatu. Również ci pokaleczeni, podegenerowani po różnych tam operacjach na mózgach, jakie przeszli i przechodzą cały czas młodzi ludzie. Ale oni się garną. To trzeba dać im szansę. Trzeba znaleźć klucz. I nie wolno się obrażać na mniej lub bardziej dobre zmiany, tylko korzystać z możliwości, jakie stwarza sytuacja. I tutaj ku zadowoleniu gospodarza będzie metafora górska. Ja bardzo często w różnych swoich opowieściach odwołuję się do gór, które są fragmentem mojej osobowości bardzo istotnym. Myślę, że bardzo kreatywnym. I wciąż dzięki Bogu i temu, że daje mi zdrowie, czynnie dotykanym owe góry. No więc jak się wspinam, to takie ukułem sobie powiedzenie o wspinaniu się. Że idzie się tam podczas wspinaczki. Słowo idzie jest pewną oczywiście eufemizmem, bo tam się nie tyle idzie, co się drapie, nie? Ale idzie się tam, gdzie teren puszcza. To jest takie powiedzenie, nie? Idzie się tam, gdzie teren puszcza. Abstrahujemy od sztucznych ułatwień stosowanych w taternictwie, w alpinizmie. Idzie się tam, gdzie teren puszcza. I teraz jest drugi wers mojego aforyzmu. A jak puszcza, to znaczy, że idzie. No właśnie. Więc
trzeba to robić. Nie bać się ścian, a teren puści. Teren puści. Nigdy tak nie było, aby się nie udało. 38 lat istnienia teatru, który, jak mi ktoś powiedział, masz przeklętą nazwę, bo nie teraz i dlatego ci się nigdzie nie możesz sobie znaleźć miejsca i nikt ci nie pomaga i ciągle w plecy. No dobrze, 38 lat, nie teraz. Ale jednocześnie jeszcze nigdy tak nie było, żeby nie było wyjścia. Były sytuacje straszne. Podobnie jak we Wrocławiu, z tym spektaklem. Myślicie, że ten spektakl nie powstanie? On powstanie. Nie ma tak, żeby nie powstał. Opowiem ci o wolności powstanie. Nie tutaj, ale gdzie indziej. Przyjedziecie, zobaczycie. Wszystko w rękach opatrzności. I oczywiście, jak człowiek temu pomoże. Bo bez naszej pomocy opatrzność wedle Szmoncesu żydowskiego Mosiek, ty daj Panu Bogu szansę. Kup ten bilet na loterię, nie? To wygrasz. No. No i to tak właśnie jest. Więc ci wyklęci się udali i udało się wiele innych rzeczy. A moderująca mnie za moich pleców pani Paulina mogłaby zadać mi kolejne pytanie. Książka, którą trzymam w ręku i trochę przeskoczę, została wyróżniona nagrodą Józefa Mackiewicza. I mam takie pytanie. Dlaczego zdecydował się Pan na wydanie tej książki? Jest banalne, ale myślę, że treść przyniesie trochę bardziej skomplikowane odpowiedzi. Książka jest ułożona od strony formalnej, taki chwyt zastosowałem. Oczywiście nie ja go wymyśliłem. W formie listów, które ja, autor, piszę do pewnej pani. Pod tytule właśnie tak w tej książki mamy listy do pani S. Ona nie mogła nie powstać, ponieważ nie mogłem nie odpowiedzieć na list, może nie napisany, ale pisany do mnie przez wiele lat przez tą kobietę. No, to jest tak jak z tą relacją między nami, nie? Już tam jest zdjęcie dla zainteresowanych, można zobaczyć. Tak, tak, ale zanim zdjęcie, to parę zdań opowiem o tej pani, dobrze? Bo to nie chodzi o zdjęcie nawet, tylko o to, że to jest jedna z ważniejszych osób w moim życiu. Dziękować Bogu, wciąż żyjąca i bardzo sprawna intelektualnie, chociaż zbliża się do 90. Bardzo sprawna intelektualnie, bym nawet powiedział. Osoba z Kresów, konkretnie z miasta Niesierz, dzisiejsze państwo Białoruś. Córka przedwojennego policjanta, który, czyli jej tatuś, został odstrzelony z Listy Katyńskiej, a ona wraz z mamą trafiły na Sybir, Kazachstan, zesłanie kilka lat. Niezwykła osoba. Poetka również, pisząca fenomenalne wiersze, fenomenalne. Ale przede wszystkim nauczyciel, który wychował pewnie ze 20 pokoleń młodych ludzi, którzy z całego świata do niej piszą, kontaktują się z nią. Ona cały czas żyje, jest na bieżąco z każdą sprawą, o której moglibyśmy dzisiaj rozmawiać. Posługuje się bardzo dobrze internetem, wszystkimi komunikatorami i tak dalej. I to jest osoba, która, dzięki której ja zrozumiałem, dlaczego ja jestem z Kresów. Tak naprawdę, mimo że urodziłem się już po tej stronie, po wojnie, zrozumiałem, o co chodzi z tym światem i która mnie wciąż inspiruje do bardzo wielu rzeczy. Pierwszy list, który otwiera książkę, zacząłem pisać w
nieświeżo. Namawiała mnie, abym pojechał na Białoruś przez chyba 3 lata. W końcu pojechałem. Z nią. No. Trzeba przeczytać. Tego nie jestem w stanie opowiedzieć, jak ważna to była podróż. Myślę, że bardzo ważna też dla każdego czytelnika. Nie chodzi o to, że dla mnie. Ja wykonałem coś, co musiałem zrobić. Ja zacząłem pisać do niej list pierwszy. Ja wiedziałem, że powstaną następne. I ten następny list tak naprawdę jest to opowieść o Kresach, opowieść o Polsce, o nas, widzianych poprzez miejsca i zdarzenia z tej wyprawy. Miejsca, czyli Kresy północno-wschodnie, Białoruś, odwołuje się do konkretnych miejsc, do konkretnych osób. Myślę, że takie pełne spektrum tam jest czegoś, co moglibyśmy nazwać właśnie formowaniem się polskości. Tak. Więc musiałem tą książkę napisać i taka jest odpowiedź. No, taki wewnętrzny przymus. I bardzo szybko ją napisałem. Znaczy list po liście powstawał i większość z nich, nie wszystkie, czytałem na żywo pani Stasi. Chodziłem do niej do domu i jej czytałem. Czasami na mnie pokrzykiwała, a czasami płakała. No, to jest jedna z tych nielicznych osób, chyba już w tej chwili obok mojej żony jedyna, która ma prawo na mnie pokrzyczeć. Bo moja mamusia już nie żyje, rodzice moi nie żyją, więc pani Stasia to jest ta osoba, która ma prawo mnie odesłać do konta. Dziękować Bogu, że jeszcze są tacy ludzie. Póki mamy takich mistrzów, którzy mogą nas odesłać do konta, to jest pięknie. Każdemu życzyłbym, aby spotykał w życiu swoim takich mistrzów. Bo oczywiście jestem przeciwnikiem przymusowej oświaty, więc po jej drugiej stronie jest myślenie o uczeniu się w takiej konwencji średniowiecznej. Mistrz i uczeń, prawda? Więc to jest najwspanialsze dla człowieka. I tego, który uczy, i tego, który jest uczony. Każdy system kaleczy. Obie strony zresztą tego dramatu oświatowego. Tak to jest. No. Ważna rzecz. Ta książka bardzo ważna. Uwaga, zdradzam. Powstaje ją kolejne listy. Z jej inspiracji także. Brak czasu powoduje, że już powstało ile? 4 już są. Czyli są już 4 rozdziały nowej książki, listów do pani S. Zdradzę państwu tytuł. Ciekawe, jak zareagujecie. Tam było napisane, że dom za żelazną kurtyną. Wszystko jasne, prawda? A teraz będzie dom na wysokiej górze. No. I opowiadamy. Opowiadamy dalej o Polsce. Ale wspólnie. O Polsce za żelazną kurtyną na Kresach czy dzisiejszej? Tu. Tu. Już możemy bez wizy. Chociaż jak się, popatrzcie, przyjrzymy naszemu otoczeniu, to wygląda na to, że poniekąd my powinni takie wizy musimy sobie wykupywać, czyli ja bym to nazwał takimi instrukcjami obsługi świata, który nas osacza. Bo bez tych instrukcji obsługi jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Ja od przynajmniej 2-3 lat próbuję opowiadać wszem i wobec, gdzie tylko mogę, o ogromnej populacji ludzi żyjących w Polsce, populacji Polaków, którzy są wykluczeni z kultury. Więc ta instrukcja obsługi to jest prawie tak jak taki pakiet dla kogoś, kto jest zrzucony na teren wroga. Taki
specjalny, jak się zachowywać, jak odbierać impulsy, nie? Tak szpiega byśmy zrzucili, nie? On musi wiedzieć, jak rozmawiać, żeby się, żeby przypadkiem nie zginąć, po prostu, żeby nie zginąć. I w takie pakiety powinniśmy uzbrajać młodych ludzi. Nie mamy takiego pakietu dla polskiej kultury stworzonego. To jest bardzo, bardzo wielka dolegliwość, która co chwila stuka piąchami w nasze drzwi i rozwala nas. Co to jest kultura? Przepraszam, że przerwę, bo to ta relacja ze sztuką nam się nakłada. Kultura to jest szersze pojęcie oczywiście. Tak, to tam i oświatę włożymy, właśnie edukację i wiele rzeczy. Nie? Śpiew, taniec, wszystko kultura. Na pewno chodzi mi o to coś, co czyni nas lepszymi. To coś, co estetyzuje rzeczywistość, coś, co pozwala znaleźć metaforę dla każdego przedmiotu i widzieć w nim więcej niż tylko krzesło, nóż, ławkę, obraz. To, no, czyli innymi słowy, no, to jest coś więcej, nie? Czyli dusza. Dusza. Wiara na przykład katolicka ma taką ściągawkę, aczkolwiek teraz bardzo zakłóconą współcześnie przez modernizm po soborze II Watykańskim, ale ta ściągawka jest osiągalna. I to jest właśnie taki pakiet dla ludzi wierzących. Tylko nie da się wydezynfekować wierzącego z życia poza świątynią, czyli poza rokiem liturgicznym jest jeszcze rok kalendarzowy, prawda? I w związku z powyższym człowiek nie jest samotną wyspą, nie żyje się na pustyni, takie tam różne, nie? I jest nam potrzebny ten drugi pakiet, cywilny, nazwijmy, cywilny, oprócz duchowego. I tego cywilnego nie mamy, czyli nie mamy, pozabierano nam wzorce, punkty odniesienia, poburzono, one są, tylko one nie funkcjonują w obiegu, pozwalające spokojnie odróżniać białe od czarnego, dobre od złego. W sztuce, w kulturze jest to bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. No, Państwo to dokładnie wiecie, tak jest z literaturą, z krytyką literacką, ale też nie ma krytyki teatralnej, tak jest z muzyką, z każdym dziedzin życia, która odwołuje się do wyobraźni, tak upraszczając, nie? Wyobraźni do duchowości człowieka, ale nie tej duchowości mistycznej, tylko tej duchowości estetycznej, delikatności naszej. I to jest coś, co mnie bardzo boli i coś, co staram się na wszelkie sposoby uruchamiać, gdzie tylko mogę, a więc praca z młodymi ludźmi, z dziećmi wręcz. I ja tu w sam raz mam bardzo optymistyczne myślenie o możliwościach, jakie ta praca daje. Czyli to się sprawdza, czyli można człowieka wychować. Można człowieka wychować. Do dobra. Jak najbardziej. Tylko trzeba mieć tą szansę. I takie szanse musimy sobie tworzyć. Ostatnio taki felieton nawet zrobiłem. Ja tam ostatnio mnie namówili w PCH, żebym robił takie felietony mówione. Koledzy mnie przekonali, że więcej osób cię obejrzy niż przeczyta, więc od czasu do czasu nagrywają, jak ja gadam. I coś w tym jest, bo faktycznie tak jest. Więc taki felieton zrobiłem, gdzie opowiadałem o... Znaczy, ja w jednej z tarnowskich szkół mam zajęcia z teatru. Prowadzę takie koło teatralne. To jest bardzo piękna praca. Szczerze mówiąc, dużo piękniejsza, bo się weryfikuje w tych młodych ludziach tak pięknie, niż praca z zawodowymi aktorami nawet. I to mówię,
tak po prostu mówię, to nie mam, bez podtekstu. I obserwuję to od środka, tą szkołę, to wszystko, co się tam dzieje, no, tą maszynkę do mięsa, nie? I byłem na wywiadówce, tak zwanej, nie na wywiadówce, na Radzie Pedagogicznej, przepraszam, zamykającej pierwszy okres. I nagle sobie uświadomiłem, słuchając tego metajęzyka oświatowego, okropnego, że oświata została zarażona skutecznie jeszcze jedną dodatkową rzeczą. Słuchajcie, jest tak, że w tej chwili ucznia, abstrahując od oceniania przedmiotowego, oczywiście jest ocenianie z zachowania, ocena z zachowania. Wiemy, że narzucony nam anglosaski system bezstresowego zachowania niszczy człowieka i według tego systemu pracuje niestety też no i Ministerstwo Oświaty i tak to jest to wszystko funkcjonowanie, cały ten system oceniania tam od wzorowego do negatywnego jakiegoś, nagannego przepraszam. I słuchałem tego, przyglądałem się i w ramach tej rady pedagogicznej słyszymy, takie informacje się udziela. Wychowawcy klas muszą udzielać takiej informacji na radzie, ilu uczniów ma takie, ilu takie, te krańcowe zachowania, ale do tego dodawane są dodatkowe jeszcze w tej chwili informacje. Na przykład od paru lat weszła taka informacja, ilu uczniów nie uczęszcza na religię. Na przykład, taka ciekawostka. Ja się pokusiłem o takie badanie fokusowe i paru koleżankom zadałem pytanie porównawcze, bo tam jak podawano tych źle się zachowujących, to z nazwiskami podawano. Więc ja się zapytałem, weźcie mi powiedzcie, jak to jest, czy ci, co nie chodzą na religię, to jakie mają zachowanie? Kurde, pokrywa się. Ktoś mógłby z tego jakieś wnioski wyciągnąć, ale ja tak mówię na rybkę. Nie wiem, się jakoś tak dziwnie zgrywa. Nie? Na przykład. Taki drobiazg. Jedna moja obserwacja. Ale potem jest jeszcze druga, dużo bardziej tragiczna w ewentualnych skutkach. A więc to jest to, że w szkołach, jak wiecie, od już no, wielu, wielu lat wprowadzono instytucję pedagoga szkolnego. A od niewielu lat pojawiła się kolejna instytucja, psycholog. Więc jakby się pojawił pedagog, no to ja pozwoliłem sobie wymyśleć taki bonmocik, że zdecydowanie lepiej by było, jakby zachowano dentystę jednak w szkole, czy pewna, no, ale nikt mnie nie chce słuchać, więc są pedagodzy. No ale jak już się pojawił psycholog, no to jest już patologia jak dla mnie, bo uczeń w tym momencie, bo i tam jest taka kwalifikacja, a nauczyciele też muszą pomówić, ile osób zostało skierowanych na dodatkowe badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak to się ładnie nazywa, prawda? Tak. Rozumiem, że pani uczy w jakiejś szkole, stąd tutaj mam sojusznika w rozumieniu sprawy bardzo dobrze. No więc, jak to? Więc psycholog, pedagog, poradnia. Słuchajcie, uczeń staje się pacjentem.